Chciałbym dokonać zgłoszenia. Słucham. Odnośnie tego, że ktoś obraża osobę publiczną, którą jest pan Roman Latosiński. Nie rozumiem. Nadal nie rozumiem. Ktoś napisał na ścianie sprayem na ulicy Chełmońskiego. Latosiński to cfel i coś tam dalej, ale ciężko to rozczytać. To wszystko? Ale nie widzę, żeby pan... Czy pan jest z panem Latosińskim? Proszę? Czy pan jest z panem Latosińskim? Czy pan jest pokrzywdzony? Ale pan Roman Latosiński jest osobą publiczną, a to jest łam... na to jest paragraf, proszę pana. No jest. No tak, to dlaczego pan nie chce tego przyjąć? Odpowiednim organom, proszę pana. Ale ja chcę w tym momencie zgłosić, że na Chełmońskiego jest napis, tak, którego... Tak, przyjąłem do wiadomości, proszę pana, że... A dlaczego pan nie sporządził, dlaczego pan nie sporządził notatki? Proszę pana, a to ja przyjąłem, ja mówiłem, że pana przyjąłem. A co ja będę dalej robił, proszę pana? To na jakiej ulicy to było? Na Chełmońskiego, proszę pana. Mhm. A wie pan, w którym miejscu? Nie, na Chełmońskiego, proszę pana. Aha, no bo pan Latosiński w dniu wczoraj czy przedwczoraj tam był osobiście, mazał komuś po płocie i chyba tego nie dostrzegł, więc... Państwo tego nie dostrzegli, ja to dostrzegłem, chciałbym to zgłosić, a pan nie chce mnie wysłuchać. Nie ja pana wysłuchałem. Zgłosił pan, ale... że obelżywe są napisy na ulicy Chełmońskiego. A wie pan dokładnie, w którym miejscu? Zgadza. Tyle wystarczy. Chełmońskiego nie jest długa ulica. Dobrze, to chciałbym jeszcze się dowiedzieć odnośnie tego mojego postępowania, bo tam miało iść to do Sądu Grodzkiego i... Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego mają państwo obowiązek zrobić to w ciągu w terminie 7 bądź 14 dni, nie jestem pewien, bo nie jestem mocny sprawa. No ale jeden i drugi termin chciałbym zmienić, że został już przekroczony. Proszę pana, proszę się przyjść jutro. No nie, proszę pana, ponieważ ja pracuję i też nie mam czasu, żeby tak przychodzić do państwa proszę i przychodzić. Aha. Ja nie jestem w stanie. Nie, no ja chciałbym się dowiedzieć, jak państwo kierują wniosek do Sądu Grodzkiego. Nie, to... nie odpowiem, proszę pana, bo ja nie prowadzę wniosków do sądu. Skontaktować, skonsultować z kimś? Pana, wszyscy są po pracy. My pracujemy, proszę pana, i ktoś ma wolny czas i ja mu go nie zabiorę, proszę pana. Nie jest w pracy. A mieli państwo w ogóle jakieś szkolenie z prawa? Proszę pana, pytania do rzecznika prasowego Urzędu Miasta. Czyli nie mieli państwo. To wróćmy w sumie do tego. Do homologii na radę. Proszę pana urzędu i pan nie jest sprawcą. Proszę pana, ale... Pan jest sprawcą i jest rzecznik prawy, proszę pana. Tak, proszę pana. Odsyła mnie pan do rzecznika. Ja wrócę za chwilę. Nie chciałbym pokazać i twierdzić, że państwo nie pokazują. Mogę pan nie pokazać? Tego świstkę? Nie zobaczyłem. Proszę pana. Nie można przyłożyć, żebym przeczytał, że